Siemano, siemano, witajcie, z tej strony Melek. Witam was w podwodnym świecie Wiedźmina. Witajcie, witajcie wszyscy moi kochani widzowie. A jeżeli nie jesteś moim widzem, zachęcam cię do zostawienia suba na tym kanale i łapeczki w górę pod tym filmem. No i oczywiście komentarz wszyscy, no i oczywiście łapeczki wszyscy obowiązkowo zostawiamy. A teraz udajemy się na powierzchnię, żeby porozmawiać z Yennefer, która znajduje się w łódce i sobie siedzi wygodnie i czeka tylko na mnie, kiedy ja tam przybędę. No oczywiście udajemy się do niej, zobaczymy co tam u niej słychać, będziemy wykonywać misję Ostatnie Życzenie, musimy upolować dżina takiego pewnego. Witam, witam. Jest tylko połowa, możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. No to gitara. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też dżin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... 8. Co się stało się? Miało być na 3. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Dobra, chodźmy. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? To chyba wiemy. Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Mów albo sobie pójdę. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? Ech. Między nami? 15? 20 lat? Za długo. Do przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka dżina. A więc o to ci chodzi. O moje ostatnie życzenie. No tak. Prosiłeś dżina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Rozumiem. Rozumiem. Chcesz wiedzieć, jak to będzie, jeśli przestanie łączyć nas magia. Chcę wiedzieć, czy jeśli skończy się magia dżina, coś między nami pozostanie. Dobrze, zróbmy to. Chodźmy. Też wiele razy się nad tym zastanawiam. No właśnie. A teraz jesteśmy o krok od tego, żeby poznać prawdę. Dobra. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Chodź. Przeszukajmy statek. Dobra. Oczywiście ja w ostatnim odcinku zakończyłem film w tym momencie. Ja już gadaliśmy, już skończyliśmy rozmawiać z Yennefer, ale nie chciałem w takim momencie zaczynać odcinka, więc trochę wczytałem save'a innego i... No i wiecie. Niezły ekscentryk z tego Amosa. Zażyczył sobie, żeby dżin przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Dżiny są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. No tak. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia, dobra? Jeszcze nie zdecydowałam, jak to ujmę. Ogólnie to dziękuję jednemu z widzów, którzy mi napisali, żebym sprawdził sobie zbroję Gryfa, więc oczywiście to zrobimy. Nie wiem, czy to będę robił na odcinku, czy poza odcinkiem. Że po prostu jest lepsze. Lepsza jest po prostu zbroja Gryfa, więc oczywiście to sprawdzimy. Nie wiem, jak tutaj porównuje się kota. No po prostu według mnie kot jest dla mnie ładniejszy, no ale to wiecie. To kto lubi. Ale oczywiście zrobimy zbroję kota i inne też zbroje ogarniemy na spokojnie. A teraz udajemy się na statek, gdzie przy pomocy wiedźmińskich zmysłów musimy sprawdzić, przeszukać go. Powinniśmy przeszukać ten statek. Dobra. O, już przeszukuję. Bawełna. Nic tu więcej nie znajdę. Nożyczki. Kamień. Niczego więcej się tu nie dowiem. Dobra, Geralt, cicho bądź. Tu trzeba przeszukać. Nic tu więcej nie znajdę. Aha. Czyli tutaj więcej nic nie znajdę. Wychodźmy. Wychodzimy stąd i idziemy szukać na górze. Na górze... Powiem wam, że nic nie ma. Tutaj też nie ma. Tu jest jakieś zejście. O, tak. O, proszę bardzo. Aha. Interesujące. Tajemnica tajemnic. Agnes z Glanville. A to co? O. To ciekawe. Co to jest? Dobra. Ale w takiej skrzynce bawełna tylko. Dziękuję. Chodźmy. A to co? Buty. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło.
No niestety. I obstałem, że jest za tą szafą, bo ślady prowadzą za szafę. Szafa go... Czarodziej pewnie tu sypiał krew. Albo ktoś był wleczany po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Ajajajajaj. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, zaraz przesuniemy tą szafę. A jeszcze oczywiście sprawdzę sobie... Mocarstwa żywiołów Gian Battista. Geralt do siebie gada. Dobra, odsuwamy tą szafę, nic tu więcej nie znajdziemy. Tak, to Geralt powiedział. Przesuńmy tą szafę. Aha, już. O. Chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? Sama zobacz. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Trzeba przeszukać ciało. Zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. No ciekawe jak. Kurde, co tak nosi tą kamerą? Widzowie, zapiszę sobie. Bo tu będzie akcja chyba. Coś mi się tak wydaje. Idzie Yennefer na górny pokład, dobra. I co teraz? Odsuń się trochę. Dobra. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Helm Gin! Briefcase'em Giar! Case et Discler! Gwerit me Kassel! Gdzie jest ten dżin? Aha, jest i on. To jest dżin. Aha. Ty! Chill, man. Może się zamienimy. Kurwa, co ty robisz, Gerwant? Aha, ty jest łatwo z tobą. A, dobra, nie. Chill, man. Się zdenerwował chłopak. Ale jest taki łatwy. To jest naprawdę trudny poziom. Ła! Oh shit. Chill. Gin, uspokój się. Unik cięcie, riposta. Boom. Ale ma twarz fajną. Dobra. Aha, to tyle. No to fajnie. Fajnie. Co teraz? O, schwytała go. Mam cię! Twój pan teraz? Umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc cię nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Wolny, spieprzaj. Co się stało się? Gerwanta nie ma. No i co teraz będzie? Gdzie jest Gerwant? O, jest. Żyjemy. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Dobrze. Bardzo miło, ale tak na śniegu, tak fajnie się siedzi. Lepiej ci trochę. Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnia, kiedy ujarzmialiśmy Gina, ale jednak. W ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rindy, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. No tak, jak zwykle. I tak nie mógłbym odmówić. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić.
Mhm, ale może teraz się to zmieni. No oczywiście. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego, przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem, że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. Przykro mi. Nie chcę już z tobą być. Dokładnie tak. Ja wolę Triss. Tyle ci powiem. A dla mnie czar prysł. Przykro mi, Jen. Naprawdę? Ale jak to możliwe? Przecież ja dalej czuję to samo, więc ty też powinieneś. Nic nie rozumiem. Co to znaczy? Że Jean spełnił twoje życzenie. Racja. Cóż, dobrze, mamy to za sobą. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Nic tu po nas, chodźmy. Ojej, jak mi przykro. To, że czar prysł, nie znaczy, że nie lubię już spędzać czasu w twoim towarzystwie. Kocham Triss. Siedźmy tu chwilę. Dokładnie tak. A czemu by nie? Pierwszy raz grałem Wiedźmina, to po prostu pamiętam, z tego co pamiętam było, że powiedziałem ją, że kocham Jen. No to teraz dla odmiany zrobimy inaczej. A teraz gdzie jesteśmy? Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Ja będę na mnie wściekła. Cóż, ja jadę do zimy. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri to nasza sprawa. I tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Emhyrem. Musimy się z nim spotkać. Dobrze. Niech będzie. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emhyr i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. Dobra. Jedź. Pogadajmy, zanim odejdziesz, o. Jen, to co się stało? Daj spokój, Geralt, nie ma o czym mówić. Właśnie jest. Jadę. No to cześć, elo. Najpierw po Umę do Barona, a potem prosto do Kaer Morhen. Dołączę do was, jak tylko będę mogła. Bywaj. Czyli to by było już, udajemy się do Kaer Morhen? Lala. Ale to jeszcze nie teraz, widzowie. Jeszcze nie teraz. Teraz musimy porobić inne zadania. Chcę zabrać Umę. Nie, widzowie, tak to nie będzie. Najpijmy się butelkę. O, idziemy do fryzjera, bo Geralt jest nieogolony. Cicho tam. Żebyś mi te szmaty razem postrzymał. Dobry materiał, tylko... Rzecznik, kurwa. Witaj. Nie, to... Co ty klikasz, debilu? Zgolić mi proszę brodę. Zgolona broda. Dokładnie tak. I zmienimy fryzurę. Długie rozpuszczone golenie. Luźne zebra. O, to będzie dobre. Zmieniamy fryzurę. Na abażur. No i git. Niech tak będzie. Z tego co pamiętam, na taką fryzę miałem chyba Wiedźminie 2. O, no i git. A teraz... Aha, fajne drzwi ogólnie, pozdrawiam. Pasowałoby nasmarować. Nie! Dobra, nic mu nie zrobię. Dobra, teraz popatrzmy sobie na jakie tutaj mamy. Oczywiście to jest Kaer Morhen, to na razie nie będziemy tego robić. Ale mamy tutaj jakieś dodatkowe zadania na Skellige. Władca Undvik. To jakaś... Miecz rodowy? Kurde, no widzowie, co tu by wy... Wilczej skórze. O! No proszę bardzo. Zapytaj u Daryka, gdzie jest... O! Dobra. No to może pogadajmy z chłopem. Gdzie jest Serys? To musimy się oczywiście udać tutaj. Pomożemy Krachowi z jego dziećmi. Co się drzesz? Uspokój. Dobra, uspokój się, babo. Nic im nie robię. Ale tablicę sobie sprawdzę.
Dziękuję. Może jakieś nowe zadania? A, nieodkryte miejsce, no ta. O, nowy fryzjer. O, dziękuję bardzo. Mam jeszcze gdzie indziej włosy. He. Śmieszne. Chodźmy. Zapytaj u Darylka, gdzie jest Ceres. Bo jak się tam wchodzi? Przez... Aha, no ta. Jak się tam wchodzi? No, wchodzi się tam przez... przez okno. Nie no, gdzieś tutaj powinno być. O, tak, chyba tu. Witam, witam. Co się tutaj dzieje? Moment, zaraz kończymy. Dobra. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża, Jarlu. Nie, jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Szukam Ceres. Podobno się tu zatrzymała. Córki Ankreid. Tak, była tu. A gdzie, gdzie jest? Co? Gówno. Gdzie jest Ceres? Nie wiem. Nie wiem. Dosyć pytań. O co z nim chodzi? Co taki dziwny? Co mu się stało? Powiedziałem coś nie tak? Musisz wybaczyć mojemu jarlowi. Ostatnio nie czuję się najlepiej. Jest na coś chory? Na uczcie u kracha wydawało mi się, że coś mu jest, ale... Wybacz, muszę do niego iść. A Ceres? Szukam Ceres. Nie wiem, popytaj ludzi. Dobra. Świetnie. Idziemy tam? Zobaczmy, co się tam dzieje. Mogę tu wejść? Pamiętam, jak gdzieś Hovgun wypadł za burtę i o mało się nie utopił. Udalek skoczył i uratował. Aha, dobra. Dobra, tu jest jakiś... Tutaj musimy pogadać. O, witaj. A ty nic nie wiesz? Dobra, elo. Tutaj dziewczynka nie wie... Nie. Co ci trzeba? Ostrzyżesz mnie? Włosy mi już... Co? Ja nie chcę... Weź, chłopie, spadaj. Chciałem się zapytać o Ceres. Gdzie jest Ceres? Nudzę się. Ale jest blady. No przecież tu nikogo nie ma, z kim można pogadać. Może oni będą wiedzieć. Złożymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Jak łazisz? To nie za starucha. No co tam? Wiesz co, szukam Ceres, ale z nikim nie mogę tu pogadać. O, babeczka będzie widziała. No tak. Z czym przychodzisz? No tak. Nic nie masz ciekawego, elo. Był. A, dziecko w kowale. W kowadle. No, ten to wygląda no. Mężnie. A, witaj, witaj. Dobrze, ten mój ladaco sfer. Na ciebie i czarodziejkę, coś nie mam takich jak ty. Witaj, białowłosy. No przecież tu nic z nikim nie można pogadać, co jest? Słyszałam, że Ceres. No z pijakiem na pewno. No, witaj. Najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują. Ja cię znam. Ulęgałki. Zdrożony jesteś? Głodny? Szukam młodej dziewczyny Ceres. Ceres, córki Jarla Ankreid. Dobrze trafiłeś. Była tu niedawno. Nie wiesz, dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jarl. Pytała o jego dzieciństwo, to i skierowałam ją do Brektory i Eirika. Czemu akurat do nich? Przed laty Eirik przyjaźnił się ze starym Jarlem, a ten pomógł mu zdobyć rękę Brektory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. Dobra, dziękuję ci. Bywaj. Dziękuję. Bądź zdrów i pozdrów Ceres. Taki mocny, jakiego planuje. Zapytaj... O! Wybacz, że przeszkadzam. Trzeba ci czegoś? Chodź! Nie. Szukam Ceres. Dziękuję, ale czas mnie nagli. Szukam pewnej dziewczyny, ma na imię Ceres. Ceres? Córki kracha Ankreid? Była tutaj, ale jakiś czas już jej nie widziałem. Aha, no i to tyle. Dzięki, bywa. To tyle z tej rozmowy by było. Tutaj. Witam, witam. Witaj, szukam kogoś. Toś dobrze trafił.
Ja co prawda jestem zajęta, ale wokół pełno pięknych dziewcząt. No ta. To gdzie te piękności? To gdzie te piękności? Może któraś zgodziłaby się oprowadzić mnie po wyspie? No, jest na przykład piękna Veja, córka bednarza. Chociaż nie, ona ma krzywe zęby. No ta. No, ale Debora to co innego. Ona to ma ząbki proste jak od linijki. Ale za to, no, brodawkę pod prawym okiem. Ale taka Maja, buźkę ma jak marzenie. Tylko na prawą nogę lekko utyka. A cholera, jakby się tak zastanowić, to wszystkie te dziewuchy jakieś takie... nie. No tak. Szukam Cerys. Tej chudziny? No, oczęta owszem, jak u sarny. No i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem, gdzie jest, a jej ojciec... Tam niech stary krach nie przesadza. Dziewucha ze Skellige na wyspach nie zginie. Dobrze, już dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. Powinni być na plaży po drugiej stronie. Dobra, udajmy się tam. Bywaj. Powodzenia w poszukiwaniach. Dzięki, dzięki. Trzymaj się, papa. Hej. Dobra, widzowie, jestem już na tej plaży. Musimy znaleźć Eirika. Eirika musimy znaleźć. Aha. No ta. Utopce. Spokojnie, poradzimy sobie z nim. Nic ci nie zrobią. Gdzie jest Cery, słopie? Dobra, ale mi coś zrobią zaraz. Dobra, jednak nie. Osłabi jak... no. Ale odskoczył. Aha, 360 doświadczenia. Ujre diable, rozpleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. My? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. Tak, tak. A gdybym ja nie pomógł tobie, siedziałbyś na tej skale do usranej śmierci. Na Freje, niech ci będzie, uratowałeś mnie i co teraz? Mam chodzić po wsiach i odtrąbić twój triumf? No tak. Nie, wystarczy, że powiesz mi, gdzie jest Cerys. No chyba coś ci się pomyliło. Pomogłeś mi z morskimi diabłami, ale to nie znaczy, że będę plotkował o córce Anne Crate. Mów. Powiedz, gdzie jest Cerys. No i co teraz? Pytała o naszego jarla i jego rodzinę. Poszła do starego domu u Dalryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Dzięki, bywaj. Dzięki, bywaj. Dobra. Pochodźmy. Gdzie to jest? Ja pierdzielę tak daleko. A tutaj to jest? No tak, pozamykane. Dobra. Dobra, przyjechaliśmy na płocie. Na płotce. Idziemy teraz do tego starego domu. Musimy poszukać Cerys, bo ona gdzieś tu się znajduje. Zapiszmy. Stan został zapisany. Witam, witam. Cholera, coś tu jest mocno nie tak. To jest kurwa. Ja właśnie nie boję. Nie boję się tutaj niczego. Poszukamy butelka wody, zawsze mi się przyda. A to co? Że ślady, może to Cerys. Jest Cerys. O! Już do piwnicy. Butelka wody. Tutaj nic nie ma. Cerys. A chciałem pierwsze przeszukać. Muszę ją stąd zabrać. No, musimy, musimy. Co się stało się? Co się stało? Gdzie jestem? Au! Strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Geralt? Co ty tu robisz? No tak, tak. Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalerykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię półżywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. No właśnie, gadaj. No dobra, o co chodzi z tym mieczem? Aha. To Brokwar, rodowy miecz klanu Udaleryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga.
Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. Pewnie coś tam się stało. Coś czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. Myśli, że Udalryk mógł zabić swojego brata? Udalryk zabił Akiego? Udalryk. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków, ale wydaje mi się, że cokolwiek stało się wtedy na morzu, teraz poważnie odbija się na Udalryku. No i może mieć związek z mieczem. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. Skąd te wnioski? Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać, na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie, to Aki. Ciekawe. Widzowie, damy radę zdjąć tą klątwę, nie? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl, gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się to nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił, tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. No. Naprawdę? Dzięki. To ja... pójdę do Udalryka. Dobra. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. No. Chodźmy po ten miecz. O! Osadzimy. Może się zabije. A, użyj drabiny. Niestety, no. Co ty myślisz, że ja się ciebie boję? Cokolwiek co tu jest? O, pochodnia. Idealne. Ale tutaj nic nie ma. O, tutaj coś jest. O, jest i miecz. No, straszne. Coś tu jest grane. A to co to jest za cień? Cień zniknął. Tutaj coś stało. A gdzie on jest? Nie ma nikogo. I to wie, boję się. Nie no, chodźmy. Chodźmy na górę. Jeszcze coś mam znaleźć? Dobra, wszystko. Ooo, widzowie! Ooo! Jak się tam dostać? Nie da się. Nie da się tam wejść. A tam widzicie. Dobra, walić tą skrzynkę. Spalę ten dom zaraz. Ceres, czy jesteś gotowa? Mam twój miecz. Jak, znalazłeś miecz? No tak. Tak, chodźmy. Nie, poczekaj chwilkę. Jeszcze nie, poczekaj chwilę. Jeszcze nie, poczekaj chwilę. Dobra, widzowie. Ja się z wami żegnam. W następnym odcinku będziemy udajemy się do Udalryka i zobaczymy, co to za klątwa na nim jest. Razem z Ceres. Oczywiście ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Na razie, papatki. Hej, jo!